Dzisiaj będzie odcinek 44 pod tytułem Matka versus córka. Zapraszam do oglądania. Córeczko, wstawaj do szkoły. Córeczko, wstawaj, bo mam ci nowy naszyjnik. Kupiłam go dla ciebie. Wstawaj do szkoły, kochana. No a co się dzieje, mamo? Gdzie jest twój pierwszy dzień szkoły? Pamiętaj. Mamo, a nie mogę jeszcze trochę chwilę pospać? Nie, bo się spóźnisz na kolejną lekcję, tak jak ostatnio. No ale mamo, no proszę, mogę jeszcze chwilę pospać, please. Nie, kochanie, nie możesz, bo już robię ci śniadanie do szkoły. A nie mogę jeszcze trochę coś pograć na telefonie? Przecież ty nawet telefonu nie masz, to idź sobie go kup. Mamo, dobra. Ale chociaż pozwolisz mi jeszcze trochę pospać? Nie, bo masz szlaban. O Boże, no dobra. Skoro tak nalegasz. I załóż naszyjnik na sobie. To ty mi go kupiłaś? Przecież jeszcze go nie miałam. Trudno, sobie go załóż. Ale on będzie taki zajebisty. Że wiesz, mamo. Załóż go dokładnie. Przecież go zakładam. Pokaż, jak wyglądasz. Ślicznie. A gdzie jest Henryk? Siedzi na kanapie. Możesz go zawołać. Przepraszam, ale miałam problem techniczny, bo mi się kamera wciąż wywala. Henryk. Henryk, możesz wstać? Henryk, słyszysz mnie? Wow, siostra, co się dzieje? Dzisiaj mamy pierwszy dzień szkoły, pamiętasz? A, jasne, pamiętam przecież, no, oczywiście. Henryk, a możesz mi powiedzieć, co ty tu robiłeś przed chwilą na kanapie? Jak to co? Przecież siedziałem i patrzałem, czy idziesz, czy nie. Dopiero co wstałam, jest dopiero 6:30. O kurwa, tak szybko, przecież nawet jeszcze telewizora nie mamy. Ani telefonu, ani tableta, ani komputera. Co my teraz zrobimy? Trudno, mama jakieś elektroniczne rzeczy kupi, ale ważne jest, żeby sprawdzać, która jest godzina. No to prawda. Jedzenie. Ech, ale mi się nudzi. To może coś sobie zeżremy na coś. Nie, bo mama i tak przyjdzie. Córeczko! Jezu, znowu to babsko musi mnie obudzić. Mogę jeszcze pospać z 2 godzinki? Dlaczego mnie od razu już obudziłaś? Bo robię ci śniadanie. O nie, mamo, tylko nie mów, że znowu do szkoły idziemy. Dzisiaj jest weekend, mamy sobotę, pamiętasz? A, no jasne, dzisiaj jest sobota, jak mogłam zapomnieć? Cóż... A mogę wyjść trochę na dwór z Henrykiem? Nie możesz, bo masz szlaban, bo podlałam rzeżuchę. Jaką znowu rzeżuchę? Taką właśnie rzeżuchę. A co? Czemu tak nie myślałeś? Tak po prostu. Nieważne. Dobra, idę na kanapę. Uważaj, kotku, żebyś nie spadła, pamiętaj. Pamiętam, pamiętam, przecież wiem, co robię. Nie przejmuj się w tych takich głupotach. Jednak się nie zmieszczę, bo mam taką za grubą dupę, że nawet mój tyłek się nie zmieści. I będzie ślad od dupy, oczywiście. Cóż. Mamo, mogę coś gotować sama? Nie, nie możesz, bo masz dopiero 12 lat. Jak to 12? A tak to 12, a Kornelia ile ma? Nie wiem, zapomniałam już. Może pewnie z 15, 13, jakoś tak, nie wiem. Zapytam się jej mamy, ile ma lat. Nieważne, dobra. Aurora, możesz się posunąć? Oczywiście, mamo, oczywiście, że mogę. Dziękuję. Bo muszę gotować dla was obojgu śniadanie. A jakie to będzie śniadanie? A jak myślisz, Aurora? Zgadnij. To jest fast food na literę H. Hamburgera dla nas robisz? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Wiedziałam. Co wiedziałaś? Że będzie jakiś fast food. Ale nie jestem gruba, mamo. Jestem chuda. Jestem tak szczupła, że mogę jeść wszystko. Wiesz, o co chodzi. Wiesz co? Aurora, mi tu nie komentuj, tylko ten. No. Co zamierzasz ten zrobić? No nic nie da zrobić. Idę do Henryka spytać mu, czy... Henryk, a ty umiesz w ogóle gotować? Ja? Tak, ty. Ja wcale nie umiem, bo mam dopiero 10 lat. Ty dopiero 10, a ja mam 12.
Bez sensu taka głupota. Wiesz co, Aurora, a może ty coś zagotuj? Wtedy będzie łatwiej. Im szybciej będę to gotowała, tym szybciej będę się bawiła z tobą na dwór. Aha, okej. Czyli w takim razie nie umiesz gotować tak jak ja, tak? Tak. Aha. No cóż, mogę usiąść na twoje łóżko? Oczywiście, że możesz. Przecież zawsze ci pozwalam. Dla innych gości oczywiście. Słuchaj, Aurora, mam do ciebie sprawę. Jaką? Bo wiesz, bo twoja koleżanka jutro do ciebie przyjdzie. Naprawdę? Naprawdę, Aurora? To nie jest tak naprawdę. Wiesz, o co chodzi. Wiem, Henryk, wiem. Usiądę sobie na krześle. Mamo, po co taki plastikowy gówno, żeś kupiła? Nie wiem, Aurora. Sama musisz wiedzieć, nie ja. Goście. Hech, Lilio. Ciekawe, czy ta Urszula zdąży wszystko gotować. Wiesz co? Wiesz co, ten... Izo, ja chyba też dobrze znam, skąd moje myśli się wzięły. Bo wiesz, czasami jest tak, że nikt nie potrafi gotować, tylko Urszula na świecie. Wiesz, o co chodzi? Lilia. Izo, ja naprawdę nie wiem, co się tu dzieje, ale powinniśmy stąd wyjść. Dlaczego? Dlaczego tak myślisz, Lilia? Bo i Iza, słuchaj, bo nie możemy tutaj zamieszkać. Nie możemy tak po prostu zostawić, wiesz? Aha, rozumiem. Chcesz, żeby się stąd wyprowadziliśmy, tak? Wprowadziałyśmy, a nie. Nie znasz języka polskiego do jasnej, ciasnej cholery? No nie, Lilia, a co? Iza, ty naprawdę się tutaj rządzisz. Ja? Tak, ty. I nawet nie kłam. Dobra, może stąd wyjdźmy. Lilia, Izo, dlaczego chcecie stąd wyjść? Bo ten takie mieszkanie jest takie gówniane, że nawet nic nie można, nikt nie może tutaj zamieszkać. No właśnie. Lilia, wyprowadzamy się stąd? Oczywiście, Izo, wyprowadzamy się. Fajnie było, ale musimy już stąd wyjść. Nara. Ale czekajcie, tu są tutaj wyjście drzwiowe. Jezus Maria, nie posłuchały. Co za wredne babużyska. W ogóle nie weszło tutaj tymi drzwiami. Nie wiem czemu. Dobra, idę gotować dalej. A już ty nieznajomy i gość sobie poszły? A jak myślisz? Chyba poszły, co nie? Może wyjdziemy na balkon trochę na świeżego powietrza? No. Jeszcze otworzyła dupą balkon. Co ty wygadujesz? Chłopie, ja się opanuj trochę. No, Aurora, zajęłaś mi miejsce. Jak teraz mam wejść na balkon? Wejdź uchennym wejściem. Jakim uchennym? Co ty pieprzysz? Jakim uchennym? Przecież tu nie ma żadnych uchennych wejść. Chyba, że... Pogram na pianinie. Co ty tam mówiłeś? Nic, nic, nic. Henryk, a co ty robisz? Dlaczego grasz na pianinie? Masz szlaban. Ale mamo! Żadne ale mamo. Słuchaj się swojej mamy. Masz natychmiast iść na dół i nie grać na tym pianinie. Zrozumiano? Tylko Aurora ma grać na pianinie, nie ty. To nie twoje pianino. Jak to nie moje? Mogę też mu ten się podzielić. No cóż. Jak chcesz, to możesz, a jak nie, to pożałujesz. To jest Aurory pianino, nie twoje. Dostałem karę od mamy. I co teraz? Aurora? Aurora! Jezus! Henryk, czego ty ode mnie, tchórzu, chcesz? Jak ty się odzywasz do swojego brata? Jesteśmy rodzeństwem, pamiętasz? Oczywiście. I zamykaj ten balkon. Już zamykam. Zawsze musisz tak rządzić. Nie wiem czemu. I znowu otworzyła balkon, no nie. Nie wierzę. Kurde, no co jest z tym balkonem, o? To się zamknęło równo. Aurora, może weź mi jakiś garnek, żeby żurek zrobić na dzisiaj? Ale dzisiaj znany poniedziałek. Ej, no faktycznie, idziemy oblać mamę? Oczywiście. Dobra, to wezmę jakąś psikawkę i ją oblejemy.
Dobry pomysł. Mamo, dzisiaj jest lany poniedziałek. A no tak, faktycznie, nie zauważyłam. Dzisiaj jest lany poniedziałek. Idziemy ją obrać. Cześć, mamo. Cześć, Henryk. Co robisz? Jak to co robię? Ja sobie ten. Chciałem, żeby cię mamo oblać. Aha. Dobra. Obleję ją. Ej, no Henryk, co ty robisz? Henryk, no co zrobił? Jestem cała mokra. Ups, przepraszam. Ale to było śmieszne i zabawne, co nie? No, faktycznie masz rację. Ej. No Henryk, no przynoś mi jakąś chusteczkę. Proszę, przynieś mi chusteczkę. Mogę ja przynieść? Oczywiście. Och, Aurora, dziękuję ci bardzo. Ach, Henryk, coś ty narobił? Jestem cała mokra. No cóż, na to wygląda. O, mam nadzieję, że to wyschnie, ale w ogóle to nic nie da. Henryk, jesteś taki głupi, że nawet wiesz, co robisz. Nie wiesz, co robisz. Boże święty, trzeba to wszystko posprzątać, zanim moja mama wróci. O nie, chusteczka mokra, trzeba teraz wymienić na nowo. Cóż, może przynajmniej tak będzie, że no. Trudno, umyję się w umywalce. Może pogoda mnie odgrzeje, nie wiem, czy wiecie. Napiszcie w komentarzach, czy tak będzie, czy nie. A ja tu w takim razie myję swoje ciało, bo Henryk mnie oblał wodą, pśkawką jakąś, nie wiem, bo dzisiaj jest lany poniedziałek, ale dobra, spoko. Dobra, idziemy już do swojego pokoju. Do jadalni, znaczy się, tu nie mamy swojego pokoju, nie? No, masz rację, Aurora. Ty też masz rację, Henryk. Koleżanka. Ding dong. Ding dong. O, to Kornelia przyszła. To na pewno ona ze swoją mamą. Otwórz drzwi, proszę. Cześć. Cześć. Co tam u ciebie? A dobrze, spoko. Co tak tu mokro? Nie wiem, bo dzisiaj był lany poniedziałek, więc tam chciałam cię zaprosić na jakąś imprezkę. O, serio? A na jaką? Może na FIFA 13. Jak to na FIFA 13? Przecież takiej imprezy nie ma. Oczywiście, że jest. Serio tak myślisz? Skąd niby wiesz, że taka FIFA 13 jest taka imprezka? Cóż na to wygląda? Ale chciałam ci zaproponować, że mój brat Henryk ciągle się ostatnio dziwnie zachowuje. Jak? Bo jest niemiły dla mamy, oblał dzisiaj mamy w jadalni, znaczy się... A nie mam nic z tym wspólnego. O, to pewnie jesteś siostrą tej, Aurory. Oczywiście, że jestem. I nawet dla mnie nie potrzebujcie w ogóle. Bo dzisiaj zapraszam mojego kolegę. Jakiego kolego znowu? No właśnie, Henryk, przyznać, czy zaprosić dzisiaj kolegę, czy nie? No właśnie, bo ja dzisiaj mam ten. Zaprosiłam koleżankę, Kornelię. Cóż, mogę zaprosić Eryka. Jakiego znowu Eryka? No, do siostrę tego. Siostrę tej, Patrycji, czy jak się tam nazywa. No dobra, możesz ją, mogę zaprosić, ale no bez przesady, żeby nie na długo, nie? No. Bo jak nie na długo, to w ogóle się nic nie zmieni. To w ogóle nie będzie przyszedł. Chyba, że Augustin przyjdzie, to też mój najlepszy przyjaciel. Ja w ogóle nic nie robi, tylko siedzi przy tym głupim komputerze. Faktycznie, nie? No. Ding dong. Ding dong. To Augustin. Posuńcie się, dziewczęta. Już się posuwamy. Otwórz drzwi. Już otwieram. Nie drzwi tej mordy. Cześć, Augustin. Gdzie Eryk? Zachorował. A dlaczego? Bo nie miał dzisiaj ochoty iść z tobą ten... do twojego domu. Jak to? Niemożliwe. Słyszałyście to? No co? Że Eryka dzisiaj nie ma, bo jest chory. Aha, ok.
Chodź, Augustin. To mój przyjaciel Augustin. Cześć. Elo. Siema. Wiesz, co to ty w ogóle tutaj robisz w naszym świecie? Jestem tu stary. A wy jesteście tu nowe, prawda? Nie, ja jestem tu nowa. Ja też. Ja urodziłam się kiedyś. Kiedyś i to kiedyś. Aha. Dobra, przyszłam się stu. Robimy sobie zdjęcie razem. Mamo, dlaczego się nic nie odzywasz? Bo robi śniadanie. Ha, ok. Twoja mama robi śniadanie. No. Dobra. 3, 4. Dobra, mamy to. O, układamy tu stół z powrotem. Co teraz robimy? No, nie wiem. Może pogramy w berka? O, świetny pomysł! Kto goni? Kto będzie pierwszy? Możesz. Berek, gonisz! Zaraz was złapię! Uciekajcie, zanim was złapię. Uciekajcie szybko! Dogonię moją koleżankę. Berek! Gonisz. Ja się nie bawię. To niesprawiedliwe. Mamo! Co się dzieje, córeczko? Kornelia mnie dotknęła w berka i teraz ja jestem berkiem. Trudno, nie bawisz się? Trudno, masz szlaban. Chodź, Kornel, ten Aurora, pobaw się z nami. Nie mogę. Dlaczego? Bo moja mama powiedziała, że mam szlaban i nie mogę was gonić. Ha, cóż. Kto jest tutaj chytrym lisem? Aurora? Dlaczego się z nami nie bawisz? No, moja mama mówiła, że mam szlaban. Aha. No to ja mogę go dotknąć, jeśli chcesz. Ok, spoko. Berek, gonisz. Uciekaj szybko, Aurora! Już uciekam. Ale to nie jest zabawa chowanego, wiesz o tym? Wiem. Dobra, to chodź tu. No mówię ci przecież, to nie jest zabawa chowanego. No mówię ci, no. Chowaj się szybko, zanim cię dorwę. Chowam się na balkon. To idź, otwórz balkon, jeśli chcesz. O, te babskie sprawy. Kogo by tu złapać? Już wiem, Kornelię złapię. Uciekaj! Jestem na krzesło usiądę. Gonisz! No ja się nie bawię, no! Czemu mnie dotknąłeś? Czemu mnie dotknąłeś? Aurora, chodź. Aurora, chodź. Już idę. A gdzie Augustin? Na balkonie. A, ok. Zamknąłem balkon. Cieszycie się? No nie bardzo. No właśnie. Wiesz co, Kornelia? Może zaprosisz mnie do swojego domu? Oczywiście, czemu nie? Kłótnia. Aurora, wstajesz? Aurora? Henryk, czego ty ode mnie chcesz, dupku? Nie możesz jeszcze trochę... Nie mogę jeszcze trochę chwilę pospać? Obudziłam się. Trudno. Twoja mama na ciebie nakrzyczała. Ten jest na ciebie zła. A czemu? Co ja zrobiłam? Nie wiem, bo tam coś brzydkiego napisałaś. Jak to, Henryk? Niemożliwe. Mama przecież nie krzyczała północy. Jest środek nocy. Kicia, puszku, chodźcie tu. Wuf, wuf. Tak dawno was dzisiaj nie widziałam. Czemu we wszystkich odcinkach wy nie byliście? A poza tym w tutaj. Dobrze, puszku. Miał, miał, miał. Dobrze, Kiciu, ty możesz usiąść tutaj na krzesło. Koło puszka. O. Henryk. Już idę do mamy. Spoko, ale uważaj na nią. Przecież będę uważała, Henryk. Ja tylko mówię, Aurora, żebyś uważała. Aurora, chodź tutaj do mnie. Już idę, mamo. Czego ty ode mnie chcesz? Nie mówi się, czego ode mnie chcesz, tylko słucham. No, słucham, mamo, czego chcesz. Dlaczego ta patelnia jest tak... Jest tutaj nierówna? Sama nie wiem. To nie ja gotowałam, to ty gotowałaś przecież. To nie byłam ja. To byłaś ty, na pewno. A poza tym, to czemu ta lodówka jest cała upieprzona? Zobacz, tyle kurzu zostało. Już ten, całe mięso jest zakurzone, kiełbaska, ser, wędlina, mleko, wszystko. Wszystko w tych produktach, oprócz w tej lodówce.
Na przykład jajka nie są takie brudne, wiesz? Na przykład ketchup. Ketchup, tak. Sos. Żurek też jest taki brudny. Chleb też jest taki zakurzony cały, że w ogóle nic, a nic nie jemy. To weź coś z tej lodówki w końcu. Aurora, proszę cię. No, i jeszcze cukru nie jadłaś, bo to nic do jedzenia. Bananów, brzoskwiń. Ale tu masz rzeczy, masakra. Jeszcze drugi ser masz jeszcze. Olej rzepakowy. Dżem wiśniowy i malinowy. Szynkę, wszystko tu mamy. Oprócz tych jakichś głupich rzeczy, których nie ma. To co, Aurora, zjesz ty coś z lodówki, czy nie? Mogę wybrać, ale czemu? A tak w ogóle, to czemu zamknąłeś lodówkę? Żeby ci pokazać, ile rzeczy masz w tej lodówce. Zobacz, ile masz zakurzonych. Weź to trochę coś pomóż, co? A nie, że będziesz siedziała cały dzień przy tym łóżku. To bez przesady. Wybierz coś sobie do lodówki, proszę cię. No dobra, mama, nie musisz krzyczeć. To ja może wybiorę chleb. A kurde, co ja gadam? Banana sobie wezmę. Wzięłam banana. Ok. To mi bardzo zacieszyło. Dobrze. Ja wezmę żurek i będę gotować dalej. A ty? Aha, jeszcze banana dla Henryka. Przecież nie będzie jadł bez banana, nie? Masz jeszcze dla Henryka, a ja będę gotowała żurek. Dla gości. Dla Izy i dla Lili. Aha, czy dla obcych gości robisz? Oczywiście. Czemu mówisz, że obcy? Kto jest obcy? Iza i Lilia? Pf, to mój znajomi. Aha, ok. Henryk, masz banana? Ja też sobie zjem. Kurde, spadłam. O, jak miło, że mi przyniosłaś, Aurora. Proszę bardzo, Henryk. Jemy razem. Zjadłem całego banana. Możesz mi trochę podzielić? Niestety nie mogę. Jeszcze został mi jeden. Ten ostatek. Szkoda. Ale i tak fajnie by było, żeby jeść banany. Może jeszcze coś mi przyniesie z tej lodówki, co? No, okej. Skoro tak uważasz, to dobrze. Kłótnia z bratem i z siostrą. I z mamą oczywiście. Henryk! Aurora, chodźcie tu! Co jest, mamo? Dlaczego nie przyniosłyście tego? Jak to się nazywa? Nany. Nie nany, tylko na py. Zapomniałam, dobra. Czemu nie przynosiliście mięsa? Jakiego znowu mięsa? Było w Biedronce po 15 zł, a wy go nie kupiliście. Jak śmiecie? Wy jesteście totalnymi debilami, że w ogóle nie wiem co do. Że po prostu brak mi słów. Brak mi słów po prostu. No, dlaczego nie kupiliście mięsa, co? Przecież nie mamy w lodówce ani jednego kęska. Dlaczego go nie mamy? Powiedzcie mi prawdę całą. Ale całą prawdę. Było tak. Możesz to powiedzieć, Henryk? Jasne, Aurora, mogę opowiedzieć tylko co chcę. Było tak w Biedronce, że jakiś debil kupił po 15. Jak się odzywasz? Znaczy, jakiś gość kupił jakieś mięso po 15 zł. A tam była zmieniona cena, bo była po 21 i szynka też była zmieniona, bo była po 11 zł, ale teraz zmienili na 43 zł, czyli bardzo drogo, wiesz? Wiem. Tak było. Oto cała historia. Na pewno? Tak, na pewno, no, na pewno. Jakoś wam nie wierzę. Że co? Ona nam nie wierzy. Jak to jest możliwe? Ja sama nie wiem, co jej tej babce znowu odwaliło. Może trzeba ją po prostu zabić? Sam nie wiem, to chyba głupi pomysł. Bez matki nie będziemy dali rady.
O, masz rację, mama jest taka kochana, że wiesz. Ej, a tak w ogóle zapytamy mamy, czy możemy iść na dwór pobawić się w chowanego? Nie wiem, czy się zgodzi, ale możemy zapytać. Mamo? Słucham was, Aurora i Henryk, czego chcecie? Mamy do ciebie pytanie. Jakie znowu? Czy możemy wyjść na dwór? Nie! Dlaczego? Bo macie szlaban. Jaki szlaban? Przecież nawet nie mamy komputera, telewizora, telefonu ani tableta. Co to za głupoty opowiadasz? A, no racja. Macie szlaban wyjść na dwór. Macie szlaban do końca miesiąca. Jak to do końca miesiąca, mamo? Przecież jest kwiecień. No właśnie, mamo. Dlaczego na mnie pozwalasz? Bo tak, bo macie karę i przeklinacie, więc dlatego nie wychodzicie, tylko możecie iść na balkon. Gdzieś wychodzić. Ale ten... Spadać z balkonu to nie wolno. Wiecie, o co chodzi. Aha. Wiecie co? Możecie stąd wyjść. Możecie stąd wyjść i iść na balkon? Oczywiście. No, bardzo wam dziękuję. Jezus Maria, jakie to babsko jest zmierzgłe. Faktycznie. Czy ktoś coś mówił? Nie. Nie, nic. Aha, ok. Chyba mi się przesłyszało. Uff, na szczęście idziemy na balkon. Okej. Okej, kto idzie pierwszy? Mogę ja iść. Kurde, spadł. Kurna, ale się wywaliliśmy, nie? No, masakra była. Dobra, otwieraj ten balkon. Proszę przodem. Potem ja. Dobrze. Ale zajebisty ten widok, aż mi się żygać chce. Coś ty mówiłeś? Nie, nic. Chyba mi się przesłyszało. Jak mama. Teraz ty wejdź przodem. Okej, skoro tak nalegasz. Wow, ale tu zajebiście. Dobra, wychodzę z tego balkonu, bo inaczej się spadnę. Bo nie mam tutaj, żeby nie spadł, nie? No. Dobra, to koniec odcinka. Nara.